uważam, że idzie to coraz wyżej. Chłopcy jeżdżą na dużo, dużo wyższym poziomie niż w zeszłych latach. No i cieszmy się i idźmy w tym kierunku. Mi się przydało trochę więcej sprzętu dla tej młodzieży. Nie mówię, że jest tyle, co tam się słyszy w ośrodkach, czy u nas, czy w innych ośrodkach. No wiadomo, że mi się przydało, żeby każdy zawodnik miał po te dwie szupy, a u nas ma jednak każdy po jednej. Klub się stara, można powiedzieć, w przyszłym roku chce zakupić więcej tego sprzętu. Także szkolenie na pewno jest potrzebne i to widać, jak u nas się szkoli młodzież. Zajmujemy nieraz trzecie miejsce na podium. Pomaga na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo. Z tego powodu, że tych zawodów mamy dużo więcej. Jak się spojrzało tam na początku sezonu, około 45-50 zawodów, no to wiele, wiele jazdy. No ale ta jazda pomaga zawodnikowi, żeby te wyniki były coraz lepsze. Zawsze jest dobry pomysł, jak dzieciaki jeżdżą więcej na zawodach niż trenują. Wiadomo, że są takie wymogi, że trzeba dużo treningów odbywać na pitbajkach, na mini żużlu. Jak u nas w Grudziądzu w tym roku pobudowali tor, oddali, także jest łatwiej, bo wiadomo, że trzeba było jeździć do Bydgoszczy, do Torunia, do Gdańska. Przy okazji chciałem podziękować za użyczenie toru, bo wiadomo, że trzeba było tych treningów spełniać w miesiącu. A teraz jest trochę łatwiej, trochę szybciej do domu wracam, nie o 21. No, ale ogólnie fajnie jest, młodzież jeździ, podoba mi się to ogólnie. Ja w sumie jestem pierwszy rok w tym, jeżeli chodzi o tą klasę, bo wiadomo, że Robert Kościecha ma tą starszą klasę, 250 i 500, ale ogólnie mi się podoba, fajnie jest z młodzieżą. Zapraszam wszystkich chętnych chłopców, a dziewczynki również, do uprawiania tego sportu od lat 6 do lat 8 pitbike, od lat 8 do lat 13 mini żużel. Zapraszam wszystkich, bo zawsze trzeba pierw spróbować, a później zobaczysz. Ja też jak wsiadłem pierwszy raz, się zapisałem na żużel. I siadłem na ten motor, tylko kiedyś nie miałem takiego, jak ja mówię, Karaibów jak oni, bo ja musiałem wsiąść od razu na 500. Jak wsiadłem na 500, to też stwierdziłem, no chyba ze mnie nie będzie żużlowca. A jednak tam jakoś jeździłem. Ekstra Liga Czeka.